Siemaneczko, witajcie. Jest to film, który pojawi się w nowym roku, ale zaczyna się cała akcja 30 grudnia. Dotarła do mnie paczka. Paczka jest z Francji. Zobaczymy sobie, co tam przysłał do mnie Francuz ciekawego. A są to dwie rośliny. Nanorops Riciana i Phoenix Lurieri Warhuminis. Straszna nazwa jakaś francuska. Jeszcze w gratisie jakieś nasiona kopru. Ciekawe jaki to koper, czy zwykły, czy jakiś włoski, zobaczymy. W każdym razie, zaczniemy sobie od tego Feniksa, ponieważ nie jest to zwykły Feniks. A mianowicie jest to daktylowiec pochodzący z gór Indii. Jest to odmiana odporna na mrozy, porównywalnie do daktylowca kanaryjskiego, ale jest znacznie bardziej odporny na wilgoć, ponieważ w tych górach panuje właśnie taki wilgotny klimat. Pochodzi ta palma z dzielnicy Indii zwanej Kaszmirem. Także może być to naprawdę ciekawa odmiana daktylowca. Natomiast Nanorops Riciana jest to palma taka o takich liściach podobnych właśnie jak u Trachycarpusa. Wytrzymałość mrozowa również taka sama. Palma ta pochodzi właśnie z Afganistanu, Pakistanu, z tych wszystkich stanów. I takie są właśnie nasionka. O, okrągłe. Różnej wielkości. Zobaczymy, jak będzie z ich kiełkowalnością. W paczce miało być ich 10, jest 12. Podobnie też, jeśli chodzi o te daktylowce, jest o jednego więcej. Także miło ze strony sprzedawcy, że takie też dorzucił gratisy. Jest też instrukcja uprawy, natomiast jest ona w języku francuskim, więc ciężko będzie z niej skorzystać. Teraz te nasionka namoczę przez 24 godziny, no i będziemy siać. No więc jak widzicie, nasiona już się 24 godziny moczyły. Teraz umieścimy je w ziemi kokosowej, widocznej tutaj, w woreczkach strunowych podpisanych z nazwą gatunkową, z datą dzisiejszą i będziemy obserwować, co się dzieje. Będą sobie w ciepełku spokojnie stać i zobaczymy, czy coś skiełkuje. A przy tej okazji chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby plony były udane i wszystko ładnie Wam rosło. Trzymajcie się cieplutko, cześć!